po prostu nigdy nie określałem sobie czasu, kiedy mam kończyć karierę. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego jak na przykład nagle zerwanie z górami. Nadal mnie ciągną góry, wyczyn sportowy, no a przede wszystkim te nieprzetarte jeszcze szlaki, te, które czekają. Południowa ściana Lhotse. No w tej chwili ściana, która jest najgłośniejsza w Himalajach, do tej pory niezdobyta, mimo wielokrotnych prób. Od 75 roku chyba próbują zdobyć tą ścianę. Najsłynniejsze nazwiska, najsłynniejsze gwiazdy alpinizmu, himalaizmu. Bardzo chciałbym zdobyć tą górę, bo w końcu Lhotse jest pierwszym moim 8000-nikiem. Już raz byłem na południowej ścianie, tam doszedłem do wysokości 8100 metrów. Niestety zagrodziła nam bariera skalna, bardzo trudna technicznie bariera skalna. W czym tkwi cała trudność góry? W tym, że powyżej 8000 metrów, czyli wtedy, kiedy na innych górach w zasadzie już zaczyna się teren kłaść, na południowej ścianie następują największe trudności. Tlenu jest najmniej, a po prostu trzeba włożyć największy wysiłek we wspinanie. Zdobyłeś już 14 ośmiotysięczników. Właściwie mógłbyś na tym zakończyć swoją karierę. Powiedz mi, dlaczego wybierasz się znów na tak trudną górę jak Lhotse na południową ścianę? A dlaczego kończy, skoro tak dobrze idzie?